Dzień dobry Państwu. To zaczynamy nasz kolejny wykład. Chyba on już jest szósty, albo może nawet i siódmy. Więc mówiliśmy o iloczynie zewnętrznym. To znaczy tak, wiemy co to jest K-forma. Ja już tam nie wiem, czasami pisałem u góry, czasami na dole. Zdaje się, że w książce to pisałem u góry, o ile pamiętam. No to tak tylko dla zaznaczenia, żeby pamiętać, że co to jest K-forma. To co to jest ta K-forma? Ta K-forma. K-forma to jest taka czarna skrzynka, w którą można, która ma K slotów, które można wkładać wektory i ona wtedy wypluje liczbę, przy czym zależność od wkładu do każdego slotu jest liniowa, to znaczy, że się mówi, że to jest wieloliniowe, a oprócz tego jest całkowicie antysymetryczna. To znaczy, że jak się... Przepraszam bardzo, czy Państwo mnie słyszycie? Tak, słyszymy. Tak, słyszymy. Tak, tak, dobrze, dobrze. Przepraszam, bo już czasami mi się zdarzają takie gafy, że zapomnę czegoś włączyć. Dobrze. Antysymetryczna. Antysymetryczna to znaczy, że jak dwa wkłady zamienimy miejscami, to wynik zmieni znak na przeciwnie. No i teraz wzięliśmy drugą taką formę, która jest L-formą. No i zdefiniowaliśmy to coś, prawda? No to wiadomo, to trzeba... I to ma być K plus L forma, to znaczy, że jak tutaj wsadzimy jakieś wektory od V do V K plus L, no to idea jest bardzo prosta. Trzeba K spośród tych wektorów rzucić na pożarcie w formie alfa, pozostałych L rzucić na pożarcie w formie beta i to już względem tych przestawień tu wewnętrznych, to jest antysymetryczne, no ale jeszcze to wcale nie musi być antysymetryczne ze względu na przestawienia między tymi podgrupami, prawda? W związku z tym trzeba to, jak to mówią, antysymetryzować, czyli wziąć sumę po wszystkich możliwych permutacjach sigma, tych K plus L elementów, K plus L elementów i tak jak powiedziałem, na pożarcie w formie alfa wstawić K elementów, to znaczy to napiszę tak, V sigma od 1 i tak dalej, V sigma od K. Teraz na pożarcie w formie beta wrzucić te, które zostały, to znaczy V sigma od K plus 1. Czy to widać? No widać. Dobrze. Aż do V sigma K plus L. No i to już by... To już jest antysymetryczne, tyle tylko, że to nie byłby dobra definicja, bo nie byłoby to mnożenie łączne, bo to chodzi o to, że jak, bo w szczególności wśród takich permutacji są takie, które mieszają tutaj, ale jak tutaj coś zamieszamy, to dostaje. Aha, teraz ojej, przepraszam bardzo, najważniejszą rzecz zamordowałem. Przepraszam, no bo tutaj nie może być suma, tylko to musi być taka suma antysymetryzowalna. Minus 1 do potęgi rząd tej permutacji, prawda? Czyli to, z ilu ona się transpozycji składa. Oczywiście rząd. Ilość transpozycji nie jest dobrą miarą, bo jak mamy 15 transpozycji, to jeszcze można dodać 1000 przestawień takich w tej z powrotem, prawda? Natomiast parzystość jest dobrze określona, prawda? Więc to wiadomo o co chodzi.
I teraz to jest dopiero antysymetryczne, prawda? Dlatego, że tak to by nie było antysymetryczne, to raczej by było symetryczne, a wręcz by było zero, bo ponieważ te przestawienia już by dawały zero, prawda? No dobrze. W każdym razie nie chcemy uwzględniać wielokrotnie, bo jak tutaj dokonamy przestawienia, to jednocześnie zmieni się parzystość i w związku z tym jeszcze raz wyjdzie to samo. No i takich przestawień K elementów to jest K silnia, no to nie chcemy ich uwzględniać K silnia razy, tylko jeden raz chcemy uwzględnić. W związku z tym podzielimy to przez K silnia. Och, przepraszam, strasznie to jakoś mi kulfoniaście wyszło. No i to samo tutaj. Nie chcemy wielokrotnie uwzględniać tego samego, czyli dzielimy jeszcze przez to, ile jest przestawień L elementów, no a ich jest L silnia. No i teraz to jest dobra definicja. Dlaczego ona jest dobra? Oj, przepraszam, że tak mi wyszło jakoś kulfoniaście, ale rozumiecie Państwo, o co chodzi. A poza tym ja jednak zakładam, że każdy z Was ma ten mój tekst i może sobie zajrzeć. Dlaczego to jest dobrze? No dlatego, że to, prawda, to wyrażenie po pierwsze jest liniowe. To oczywiście widać, że jeśli tutaj wstawię sumę, no to wyjdzie mi suma tych iloczynów, jak tu wstawię sumę. Także to jest liniowe, tak jak trzeba, ale najważniejsza rzecz, że to jest, no to taki lemacik sobie zapiszmy, którego nawet nie chce mi się dowodzić, to jest mnożenie zewnętrzne, czy tam iloczyn zewnętrzny, jest łączne, jest operacją łączną. No i właśnie gdybyśmy tego nie uwzględnili, no to też byłoby coś antysymetrycznego, a już by nie było łączne, bo te współczynniki nie byłyby zgrane. Czyli jak mam alfa, już nie chce mi się pisać, ilo to jest forma. Po prostu jakaś tam ilość forma i ją pomnożymy przez ilość formę, a to, co wyjdzie, pomnożymy zewnętrznie przez jeszcze ilość formę, no to jest dokładnie to samo, co byśmy najpierw betę pomnożyli od tej strony przez gammę, prawda, a to od tej strony pomnożyli przez alfę, czyli innymi słowy możemy sobie darować te nawiasy, prawda? Możemy sobie darować te nawiasy, jak napiszemy alfa razy beta razy gamma, gdzie to są trzy takie te, no to może być definicja czegoś takiego. Wszystko jest. Natomiast nie wolno zamieniać kolejności, prawda? Kolejności nie wolno. Kolejność wykonywania działań możemy zamieniać, natomiast to wcale nie jest przemienne. To jest pierwszy punkt, a drugi punkt to właśnie jak to jest. No to teraz to już muszę te K i L wypisać. Jak się ma taki iloczyn? No piszę równa się, bo to jakoś się tam będzie miało, do takiego iloczynu, gdzie zamieniłem kolejność. No to widać, proszę Państwa, że tak, to bardzo łatwo jest, przecież to, czy ja napiszę, to jest liczba i to jest liczba. To jak ja te liczby napiszę w odwrotnej kolejności, to wynik jest taki sam. Co się zmieni? Zmieni się to, że taka permutacja, że to jest pierwsze, drugie, trzecie, to jest LT, a to jest L plus pierwsze i tak dalej, jak się ma do tej pierwszej permutacji? Ano tak, że K elementów musiałem zamienić i postawić z tyłu, prawda? Postawić z tyłu, czyli K elementów musiałem zamienić z L elementami i każda taka zamiana to jest minus 1. No to znaczy, że tutaj będzie minus 1 do potęgi K razy L, prawda? O, dobrze. No i to jest taki
To są takie proste obserwacje, które Państwo powinniście sobie przemyśleć. No to w szczególności można sobie brać takie iloczyny, prawda, jednoformą. No każda jednoforma, jak już powiedzieliśmy, jest kombinacją liniową różniczek współrzędnych. Czyli to, co teraz mówię, matematyk czysty by sformułował tak. No to wybierzmy na rozmaitości pewien układ współrzędnych, prawda? Czyli x i i równe 1 aż do wymiaru. Zawsze, że wymiar będę raczej starał się przez n oznaczać. To jest układ współrzędnych. No to można sobie takie brać iloczyny. Tutaj biorę jakieś tam i ze znaczkiem sigma 1, prawda? No i tu mogę dx i ze znaczkiem sigma 2 i tak dalej, dx i ze znaczkiem sigma k, powiedzmy. Czyli wybrałem, zupełnie na chybił trafił. Powiedzmy sobie, że mamy 25-wymiarową przestrzeń, czyli mam 25 współrzędnych i tu sobie wybieram siódmą, dx7, dx9 i dx25. O, no to jest taka trójforma, prawda? Czasami, no widzę, że jestem niekonsekwentny w oznaczaniu, bo zamiast i z numerkiem sigma 1, to mogłem pisać sigma od 1. O, prawda? Tutaj tak pisałem. W książce więcej, częściej takiej używałem nomenklatury. No to wszystko jest dosyć, to są proste sprawy, ale chodzi o to, żebyście Państwo się nie pogubili. Czyli jak tutaj piszę sigma, brakuje mi liter R, powiedzmy, to tu jest sigma od R. Dobrze. Tak, takie rzeczy można brać. Może ja się przyniosę tutaj i może coś takiego jeszcze zróbmy. Przypuśćmy, że mamy tę alfę, która jest k-formą i ją weźmiemy sobie na pewnej sekwencji wektorów, tu k wektorów jest, i przypuśćmy, że te v i, że to wszystko się dzieje w takiej k-wymiarowej podprzestrzeni, takiej, że tutaj są wektory bazowe ej, no a tutaj są współczynniki j, i. Widzicie Państwo, to jest sumowanie po j. Innymi słowy, rzecz się dzieje w takiej przestrzeni rozpiętej przez takie wektory e1 aż do ek. Przy czym zwracam uwagę na to, że cała przestrzeń jest n-wymiarowa, prawdopodobnie dużo większa, ale my sobie wybieramy taką przestrzeń k-wymiarową, w niej taką bazę, i przypuśćmy, że tutaj wstawimy wektory z tej podprzestrzeni, prawda? No to proszę Państwa, no to jak? No to tutaj wstawimy te całe, te wszystkie kombinacje, prawda? No to tutaj będzie, czyli można by było to napisać tak, a, k, a tutaj no to napiszemy tak, V1 to jest, rozpisujemy J1 E J1 i
tak? VJ2, przepraszam, ale to znaczy tu jest 1, 2, EJ2 i tak dalej. No tutaj VKJK, EJK. I teraz chciałem Państwu zwrócić uwagę na pewną, na taką, na pewną trudność zapisu. No bo dlaczego ja to nazwałem J1? Ja bym mógł to nazwać J, potem to bym mógł nazwać, nie wiem, jakoś tam R i tak dalej. Jakbym miał tu do czynienia z trzema wektorami, to bym sobie, to bym nie pisał J1, J2, J3, tylko bym pisał na przykład A, B i C. Tu bym napisał A, sumowanie po A, tu bym napisał B, sumowanie po B, tu bym napisał C, sumowanie po C. Ale jak mam ich K i nie wiem, ile to K wynosi, na przykład wynosi 1000, a liter alfabetu jest dużo mniej, no to muszę to tak pisać. I z takim zapisem Państwo musicie się zaprzyjaźnić, prawda? Czyli J1 to oznacza po prostu literę takiego alfabetu, któryśmy, prawda, zamiast rozważać 24 litery, no to zamiast mieć do dyspozycji literę J, to mam do dyspozycji jeszcze literę J1, a to J1 to jest nic innego, jak znów literka, która oznacza wszystkie możliwe wartości od 1 aż do K i tak dalej, prawda? Na początku pamiętam, że zawsze młodzi ludzie mieli z tym zapisem trochę kłopotu, no bo to tak wygląda dosyć skomplikowanie, ale to tak jest. No to proszę Państwa, ponieważ ta alfa jest liniowa, no to można tutaj te wszystkie współczynniki, bo to są liczby, prawda? To są liczby. To jest J1 współrzędna pierwszego wektora, no i tak dalej. To można je powynosić, czyli to jest tak. V1J1, V2J2 i tak dalej, VKJK. A tutaj bym napisał banalnie alfa K, no i tutaj powinienem zostawić to, co było tam. EJ1, EJ2 i tak dalej, EJK. Teraz jest oczywiste, że jeśli jakieś jakieś dwa joty przyjmują tę samą wartość, to wyrażenie jest równe 0, prawda? To wyrażenie jest równe 0. Dlaczego? No bo jak tutaj by było to, dwa byłyby równe sobie, to ja mogę przestawić i z jednej strony nic się nie zmieniło, bo jak one są sobie równe, to jak przestawię, to nic się nie zmienia, ale z drugiej strony musi zamienić znak na przeciwny, bo alfa jest antysymetryczna. To jedyna taka liczba, która ma tę własność, że jak się ją zamieni na przeciwną, to jest równa sobie, to jest zero, prawda? Więc widać, że jeśli tylko te wskaźniki, któreś spośród tych wskaźników by przyjmowały tę samą wartość, to by było to samo. Czyli widać, że nie warto sumować po wszystkich, prawda? Bo tutaj jest J1 biegnie, prawda? To jest sumowanie po wszystkich J1, gdzie J1 przybiera wartości 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Po J2, które przybiera wartości 1, 2, 3, 4, 5 aż do K. Ale jak się spotka akurat wartość 5 tu i tu, to jest 0. Więc widać, że sumowanie po wszystkich to jest dużo za dużo. Że tak naprawdę my musimy sumować tylko po takich sekwencjach, które się nie powtarzają. No i jak to się nie powtarza, to co to znaczy? To znaczy, że tak naprawdę to jest permutacja liczb od 1 do K. No bo jeśli spośród liczb 1 i K wybierzemy taki podzbiór, który się nie powtarza,
to to jest permutacja, tak? Czyli innymi słowy, tak naprawdę, to ja sumuję nie po wszystkich, bo mogłem tu napisać suma, po wszystkich możliwych 1, od 1 równe 1 aż do n. Ale tak naprawdę to ja sumuję tylko po permutacjach, prawda? Czyli jak sumuję po permutacjach, czyli muszę napisać takie j, traktuję to jako permutację k elementów, prawda? No dobrze, to na samym końcu jeszcze, ponieważ to są wszystkie wartości od 1 do k, tylko że pomieszane, no to ja mogę je uporządkować, prawda? Odpowiednimi tam przestawieniami zrobię tak, żeby na pierwszym miejscu stało po prostu 1, na drugim miejscu po prostu 2, a na k-tym miejscu po prostu k, ale uwaga, za każdym takim przestawieniem alfa jest antysymetryczne, to mi wyjdzie, będę musiał pomnożyć przez minus 1. Czyli w sumie ja tu mogę uporządkować, ale tutaj mi wyjdzie minus 1 do potęgi, no, parzystość tej permutacji, prawda? Długość tej permutacji. No to proszę Państwa, to widać, że to coś to jest stały czynnik, a to coś tutaj, toście się uczyli na algebrze. Co to jest? Takie, to jest macierz tych współczynników, to jest po prostu macierz k na k. A to jest nic innego jak jej wyznacznik, prawda? To jest nic innego jak jej wyznacznik. Czyliśmy pokazali, że takie coś to jest równe wyznacznik z tej macierzy V i J, no razy właśnie wartość tej formy na tej bazie E1 aż do EK. Można powiedzieć nawet, że wyznacznik został odkryty właśnie w ten sposób. No, właśnie w ten sposób. To jest też dobra definicja wyznacznika. No dobrze. No to w szczególności na przykład, jakbym, ojej, przepraszam. Wracamy tutaj. Jakbym to zastosował do, zaaplikował do wektorów takich właśnie V1 aż do VK, no to byłaby, to bardzo łatwo widać, że to byłaby taka suma dx i sigma 1 na V1 dx i sigma 2 na V2 i tak dalej dx i sigma k działa na VK. No proszę Państwa, to tam nie ma się co bawić, ale na przykład gdybym bo tutaj uporządkowałem pod te fały, no a wtedy te dx są tak jak te. A mógłbym to inaczej zrobić, mógłbym wybrać spośród tych wszystkich dx sigma i pierwszy, no i to by było d, przepraszam bardzo, tylko tutaj powinienem napisać, nie, to jest dobrze. Dobrze.
Ojej. Ojej, 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 co ja tu za głupstwo zrobiłem? A, znaczy głupstwo, zapomniałem po prostu. To jest suma po wszystkich permutacjach. No i tutaj oczywiście jest minus 1 do potęgi parzystość tego. Tak. No równie dobrze mógłbym to uporządkować w ten sposób, żeby tu napisać dx No dobrze, nie, to już jest dobrze, prawda? Czyli na przykład, proszę Państwa, jak będziemy brali, to tak sobie poćwiczcie trochę, dx1, dx2 w działaniu na, gdybym tutaj postawił jakieś wektory, które nie zawierają ani dx1, ani d po dx1, ani d po dx2, no to bym dostał 0, prawda? No a d po dx1, d po dx2, no to to jest właśnie to w działaniu na to, to w działaniu na to. No i jeszcze trzeba permutacje inne, ale permutacje to dx2 na dx1 daje 0, dx1 na dx2 daje 0, także to jest nic innego jak właśnie 1, prawda? Natomiast jakbym tu przestawił, no to bym dostał minus 1. A jakbym tu przestawił, to też bym dostał zamianę znaku, no to wynika z tego, prawda, że jak przestawiamy w iloczynie zewnętrznym, no to się tam zmienia znak. I widać, że to jest taki symbol całkowicie antysymetryczny. Jak ja jakieś dwa przestawię, to będę musiał zmienić znak. No dobrze. Teraz proszę Państwa, to zbiór. Zbiór multikowektorów. Zbiór K kowektorów. To oznaczamy tak. No kowektory zaczepione w punkcie M, no to oznaczamy w ten sposób, prawda? To jest przestrzeń kostyczna do rozmaitości w danym punkcie. A K, no to jest taka kata potęga zewnętrzna. Potęga zewnętrzna to się oznacza właśnie tym wedge'em, wedge, czy tam jak to, nie wiem jak się mówi po polsku, K razy, prawda? No a zbiór, czyli taka suma po wszystkich M z tych przestrzeni K kowektorów, no to się oznacza w ten sposób. O, K, a tu po prostu T z gwiazdką M. I to jest zbiór po prostu wszystkich multikowektorów, które są wszędzie w dowolnym punkcie zaczepione. No i to się nazywa wiązka. No, wiązka multikowektorów albo K-form. Proszę Państwa, dobrze byłoby znaleźć bazę w każdej takiej przestrzeni. Oczywiście wiecie o tym, bo to już wynika z tego, co powiedziałem, że taka przestrzeń to jest przestrzeń wektorowa, prawda? No oczywiście te K-kowektory
Można dodawać, mnożyć przez liczbę, nie ma tutaj żadnych problemów. Także to jest związka wektorowe. Każde takie włókno jest przestrzenią wektorową. No a to jest sekwencja wszystkich możliwych takich wektorów. Proszę Państwa, i teraz jak mamy taką, czyli jak mamy taką K-formę i mamy układ współrzędnych, to ją można zapisać prosto i się zaraz o tym przekonamy. Mianowicie zdefiniujmy coś takiego, wartość tego na takich elementach bazy, czyli d, x i sigma 1 d po d, x i sigma k. No. I to oznaczmy to alfa ze znaczkiem właśnie i sigma 1 aż do i sigma k. No, czyli jak mieliśmy na przykład 25 współrzędnych, to jest trójforma, no to co to jest alfa z numerkiem 5, 7, 25? No to jest wartość tej trójformy na d po dx 5, d po dx 7, d po dx 25, prawda? No i dla trójformy można wszystkie możliwe trójki tych wektorów bazowych brać. No i teraz tak, a to są liczby, prawda? To są liczby, okaże się, że to są dobre współrzędne tego obiektu. No przede wszystkim zauważmy, że to są, że te liczby zależą od tych wskaźników no w sposób całkowicie antysymetryczny. No oczywiście, jak ja bym tu miał 5, 7, to jak zamienię i napiszę 7, 5, to tak jakbym te dwa zamienił, a alfa jest antysymetryczna, no to zamienia znak na przeciwnie. Czyli innymi słowy, to jest taki, Państwo, ja jeszcze w tym wykładzie nie użyłem słowa tensor i bardzo chciałbym, żeby ono za wcześnie nie padało, bo w bardzo wielu wykładach geometrii różniczkowej to się mówi strasznie dużo o tensorach, tak jakby te tensory to było jakieś Bóg wie co, podczas gdy tensory to jest coś niezwykle prostego i geometria to wcale nie jest teoria tensorów, to jest coś dużo, dużo poważniejszego, no ale bywają tensory. Także pewnieście na fizyce albo gdzieś tam słyszeli coś o tensorach, no to są takie składowe tensora, ale całkowicie antysymetryczne. No, dobrze. Ale jeszcze będzie o tensorach ogólnie. Proszę Państwa, to jak okazuje się, że te liczby całkowicie wyznaczają formę różniczkową, mianowicie sama forma AK jest kombinacją takich właśnie iloczynów zewnętrznych różniczek współrzędnych. Tu trzeba wziąć tak, dx i sigma 1, dx i sigma k i posumować to z tymi współczynnikami, czyli tutaj współczynnik z numerkiem i sigma 1 i sigma k. Przy czym ten wzór, tak jak napisałem, zawiera oczywisty błąd i proponuję, żebyście Państwo odgadli, na czym polega ten błąd. Dlaczego tak nie może być? No dlatego nie może być, bo zastosujmy to do tego. Czyli gdybyśmy to wyrażenie wstawili w to miejsce, to tu mielibyśmy dx tego na takim czymś.
No to proszę Państwa, to by była suma takich rzeczy z tymi przestawieniami, prawda? No ale proszę Państwa, ponieważ i to jest antysymetryczne, w związku z tym, jak ja będę sumował po różnych permutacjach, to mi się będzie powtarzało, bo przy każdej transpozycji to zmienia znak naprzeciwny, bośmy zauważyli, że to jest antysymetryczne, to zmienia znak naprzeciwny, czyli per saldo wszystkie te sumy, które polegają tylko na braniu permutacji tutaj między tymi wybranymi wskaźnikami, będą się powtarzały. Czyli ja nie dostanę tego, tylko dostanę to tyle razy, ile wynosi zbiór permutacji. Także żeby się zgadzało, to sumuję po tych wszystkich rzeczach, ale tutaj muszę jeszcze dodać suma po wszystkich permutacjach. Nieźle, co ja mówię po suma. No suma po tych wszystkich wskaźnikach, prawda? Ale tutaj jest minus 1 do potęgi sigma. Zacznie mi zależy na tym, żeby ten mój wywód był prosty, ale widzę, że położyłem dowcip. Znaczy, tu jest wszystko dobrze, ale położyłem całą tę moją opowieść. Dlaczego? Znaczy, wszystko jest dobrze, zaraz się poprawię, bo najważniejszego nie powiedziałem. Bo tak naprawdę to ja powinienem napisać tak, że ja tutaj biorę po prostu jakieś tam i1 aż do ik i tutaj x i1 aż do ik. I sumowanie jest po prostu, no sumujemy po wskaźniku i1, po wskaźniku i2, po wskaźniku i3 i tak dalej, prawda? O, i tak jest dobrze. Następnie mówię sobie, no zaraz, ale jeśli jakieś dwa będą się powtarzały, to jest zero, bo to jest antysymetryczne i to jest zero. W związku z tym, zamiast pisać tak, i1 aż do ik równe 1 aż do n, bo tak by było na samym początku, bo tak jest dla tensora, prawda? To ja zauważam, że nie ma sensu po wszystkich, prawda, n kwadrat sytuacji sumować, a jest sens tylko sumować po czymś takim, że żadne dwa się nie pokrywają. Bo jakby się pokrywały, to i to jest zero z antysymetrii, i to jest zero. No dobrze, ale jak taka sekwencja i1 aż do ik się nie pokrywa, to znaczy, że jest permutacją liczb od 1 do k, prawda? Od i1 aż do ik. No i teraz właśnie dopiero mogę powiedzieć, że ja sumuję tylko po permutacji. SK sigma, jeszcze nie ma tego, sigma 1 aż do sigma K, sigma 1 aż do sigma K. Proszę Państwa, więc na początku to była normalna suma. Po prostu wybraliśmy tutaj dowolne składowe i sumowaliśmy. Następnie proszę Państwa, zauważyliśmy, że warto sumować tylko po permutacjach. Teraz tak, to 1 przez k silnia tutaj jest od samego początku,
bo inaczej to by było niedobrze, prawda, bo byśmy dostali kasilnia razy więcej, prawda, bo byśmy sumowali na przykład po 5, 7, 25, 5, 7, 25, ale trzeba było jeszcze uwzględnić 7, 5, 25, 7, 5, 25. To jest tyle samo, bo to zmieniło znak, to zmieniło, a jeszcze trzeba byłoby uwzględnić 25, 7 i tak dalej. Wszystkich permutacji trzech elementów jest 6, w związku z tym by wyszło nam tu 6 razy za dużo. Nie wyszłoby tyle, tylko by wyszło 6 razy za dużo, prawda? No to w związku z tym podzieliliśmy to przez kasilnię. A teraz jeszcze mówimy tak, no to po co ja mam sumować po tych wszystkich przestawieniach? To zamiast k razy brać wszystkie możliwe te przestawienia, a następnie dzielić przez kasilnia, to ja po prostu mogę sumować po i1 mniejsze, po prostu poustawiać to, jak one są różne, to zawsze mogę je ustawiać od najmniejszego do największego, tak żeby było i1, i2 i tak dalej, aż do ik i sumować tylko po takich uporządkowanych. No i teraz już nie trzeba tego kasilnia, bo to kasilnia było dlatego, że te przestawienia to... Dobrze. Czyli tu można wziąć tak alfa i1, ik, no i teraz dx i1 aż do dx ik. No właśnie, więc proszę Państwa, chciałoby się powiedzieć, że takie k-krotne iloczyny zewnętrzne różniczek x to jest baza tej przestrzeni. No ale wszystkie to nie jest baza, dlatego że jak zamienimy kolejność, to dostaniemy coś, co nie jest liniowo niezależne. Ale z tego rozumowania widać, że wystarczy brać tylko takie uporządkowane, żeby na przykład na początku było, no właśnie, uporządkowane. I one już stanowią bazę. No to proszę Państwa, rezultat jest, prawda, czyli każdą, i to jest prawdziwy rozkład elementu tej przestrzeni wektorowej w bazie. Czyli bazą k kowektorów to są takie k-krotne iloczyny zewnętrzne różniczek współrzędnych, no ale tylko takie uporządkowane, prawda? Tylko takie uporządkowane, bo te nieuporządkowane są zależne od tamtych, prawda? No to w sumie pytanie, ilowymiarowa jest ta przestrzeń? Ilowymiarowa jest ta przestrzeń? Czyli tak, baza w tej przestrzeni k kowektorów no to jest takie suma dx i 1 aż do dx i k, to znaczy, że z n elementów wybieramy k elementów, a następnie je uporządkujemy, prawda, tak żeby i1 było mniejsze od i2 i tak dalej od ik. Od początku widać, że jak one są równe, to nie ma co, bo jak są dwa równe, to po zamianie niby się nic nie zmieniło, a z drugiej strony po zamianie ma zmienić się na minus, no to znaczy, że to jest zero, prawda? Więc warto brać tylko różne, a potem je można uporządkować. Jak ktoś na przykład się pomyli i weźmie nieuporządkowany,
No to też dobrze, to też jest element bazy, tylko żeby drugiego takiego samego. Czyli wymiar tej przestrzeni, ile wynosi, żeby wszystkie elementy z bazy wybrać, no to tak, to trzeba wybrać najpierw jeden spośród n elementów. Potem, no to na ile sposobów? No to na n sposobów, prawda? Potem i dwa wybrać jakikolwiek z pozostałych n minus 1, to jest n minus 1 i tak dalej. Na samym końcu katy to już wybieram spośród n minus k plus 1. No ale w ten sposób to wybrałem zbiór tych i k, no ale to wielokrotnie mogę to samo dostać, prawda? Bo ten sam zbiór mogę w innej kolejności wybrać. Ile jest tych możliwości, no tyle, ile jest permutacji k elementów, czyli k silnia, no to jest nic innego jak symbol Newtona, prawda? Bo oto coś to jest n silnia podzielone przez n minus k silnia, o to jest o ten iloczyn, a jeszcze jest k silnia. To się nazywa symbol Newtona, n po k. No i to jest wymiar tej przestrzeni, prawda? Symbol Newtona. Bardzo to jest związane z nazwiskiem Pascala, jednego z najgenialniejszych matematyków wszechczasów, który też wielkie zasługi ma w fizyce. A oprócz tego Pascal był bardzo wielkim myślicielem, filozofem, teologiem. Och, jej, przeciągnąłem. Co jest ciekawe, proszę Państwa, bardzo ważne jest to, że ten symbol jest taki symetryczny, prawda? Bo to jest, ten symbol bierze się z trójkąta Pascala. Jak k zamienimy na n minus k, no to n minus k się zamieni na k. No i wtedy tak od początku n, prawda, no to zobaczmy, n po 0 to jest ile? To jest 1, prawda? Co to oznacza? Że przestrzeń zero form jest jednowymiarowa. No bo co to są zero formy? No zero formy no to nie zależy od żadnych wektorów, czyli to jest po prostu skalar, to jest liczba, tak? No to są. No teraz n po 1 to są jedno kowektory, czyli kowektory, no to już wiemy, że to jest n, że to jest coś n wymiarowego, prawda, wymiar tej przestrzeni jest n i tak dalej, i tak dalej. A tu jak od tyłu jechać, to n po n to jest też 1, a z kolei tak od tyłu n po n minus 1, no to jest też n i tak dalej. I to tak symetrycznie, prawda? Symetrycznie. No to jest związane z tym, że jak ja wybiorę k elementów, to mi zostanie n minus k. To żeby powiedzieć, które elementy ja wybrałem, czyli wybrać k elementów, to wystarczy powiedzieć, których nie wybrałem. To jest n minus k, prawda? No więc to jest takie symetryczne. Dziękuję Państwu. Zróbmy przerwę.